Ostatnia, a więc 19 kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy w 2023 roku. Przed meczem minuta ciszy dla uczczenia pamięci Wojciecha Łazarka. Wojciech Łazarek zmarł w środę, był byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, a także m.in. trenerem Śląska Wrocław. A na boisku pierwsza akcja gości uderzał Żukowski, a piłkę na rzut rożny sparował Jasmin Burić. Poletanowicz za pola karnego, piękne uderzenie pomocnika Zagłębia, ale w derbach Dolnego Śląska wciąż mamy 0-0. Teraz Damian Dąbrowski, znów niecelny strzał, znów zabrakło gospodarzom dosłownie kilku centymetrów. 43. minuta gry. Kurminowski, fantastyczny strzał przewrotką i tym razem już Rafał Leszczyński musiał interweniować, ale popisał się bramkarz Śląska kapitalną interwencją. W pierwszej połowie przewagę miało Zagłębie, a drugą lepiej zaczynają goście. Żuchowski, 1-0 dla Śląska. Michał Żuchowski pojawił się na boisku w przerwie i zaliczył prawdziwe wejście smoka. 47. minuta i Śląsk prowadzi 1-0, a w 57. mogło być już 2-0. Exposito do Kączkowskiego i zawodnik Śląska zmarnował tę szansę. Znowu goście, Samiec Talar, broni Burić i Erik Exposito, 2-0. Erik Exposito kocha derby Dolnego Śląska. 10. mecz przeciwko Zagłębiu i 8. gol. A w tym sezonie ma już hiszpański napastnik 14 bramek, a ma swoją bramkę także Zagłębie. Będzie ciekawa końcówka. Munoz trafia do siatki. Nie było spalonego. Kapitalna asysta od Bulecy. 1-2 i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Śląsk wygrywa w Lubinie. Śląsk na pewno będzie liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy przez całą zimę, bo Jagiellonia już go nie wyprzedzi. Zagłębie jest z kolei na 8. pozycji. Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, 1-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.